razem nic się nie stało. Zimą o upadek łatwo nie tylko na narciarskim stoku. Teraz jednak ofiary takich zdarzeń mogą w Sosnowcu liczyć na doskonałą opiekę. W oddanym właśnie po remoncie oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Miejskiego możliwe będzie leczenie nawet najbardziej skomplikowanych urazów. Na taką inwestycję czekaliśmy od dawna. Można zaliczyć wręcz do pokazowych oddziałów tego szpitala. No, ja jestem niezmiernie zadowolony, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej jakże podniosłej uroczystości otwierania po remoncie kolejnego oddziału. Bo to kolejny etap modernizacji tej placówki. Już mamy nowoczesną ginekologię, teraz mamy następny nowoczesny oddział i tak jak mówię, powolutku, małymi krokami, dzięki współpracy radnych, dzięki pracy urzędu pana prezydenta, mamy coraz lepsze standardy właśnie tutaj, jeżeli chodzi o medycynę w naszym mieście. Które nie szczędzi funduszy na ten cel. Wydaliśmy niespełna 4 miliony złotych na remont plus sprzęt. Oddział się nie powiększył, co warto podkreślać. Było 38 łóżek, pozostaje 38 łóżek. Natomiast chorzy przebywali w pomieszczeniach 5, 6, 8 łóżkowych bez łazienek. Teraz pacjenci rehabilitować będą się w nowoczesnych salach jedno-, dwu- i trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych zgodnie z wymogami unijnymi. Ortopedia zajmuje się szeroko rozumianym układem ruchu, a więc tak równo obrażenia, jak i choroby wrodzone, choroby samoistne w obrębie układu ruchu. To jest główne nasze zadanie. Bo leczone będzie tutaj całe spektrum rozmaitych schorzeń. Tutaj widzimy jedynie część wyposażenia, bo to jest wyposażenie typu łóżkowego, prawda, czyli łóżka, szafeczki przyłóżkowe. Natomiast jest też część aparatury, która trafiła na blok operacyjny. Specyficzną grupą pacjentów są seniorzy, którzy najczęściej cierpią na schorzenia układu szkieletowego. A zaawansowana technika pozwala na ich szybką diagnostykę i odpowiednią pomoc. Starsze osoby, które potrzebują tej pomocy ortopedycznej, która jest troszeczkę bardziej jeszcze zaawansowana, jak endoprotezy, jak stawy kolanowe, łokciowe, będą tu mogli w godziwych warunkach przejść takie zabiegi. Dzięki którym będą oni mogli w pełni korzystać z uroków życia jeszcze przez wiele lat.